No, witam, witam. Cześć wszystkim. Dzień dobry. Powoli sobie startujemy. Kolejny live trading środowy, sesja europejska. Wykresy już mam przygotowane. Możecie mi w międzyczasie gdzieś tam potwierdzić na czacie, czy widać wykresy, czy widać już platformę i czy mnie słychać. Na początek mogę tutaj wskazać okienka Euro USD, USD JPY, DAX. Od dołu mamy GBP USD, złoto i euro funta. Na tą chwilę tak kształtują się te pary walutowe, te nie indeksy może, a indeks niemiecki DAX i oczywiście wykres złota. Na platformach, też na okienkach, na wykresach Fibo Manager narzucony, też rozwinę ten temat, jak możecie to narzędzie pobrać i pozostałe inne, żeby sobie gdzieś tam potestować. Zaraz zrobimy tutaj jeszcze krótki wstęp odnośnie wykresów. Otwarcie rynków kasowych w Europie mamy teraz, także ta zmienność powinna nam rosnąć. Na wykresie euro USD, tak krótko omawiając, oczywiście te mierzenia nam automatycznie wskakują w ramach tego narzędzia. Dodałem, poza tym, że śledzimy sobie dzisiaj M5 i te mierzenia są na M5, oczywiście te takie no, podstawowe, no to też dzisiaj zahaczyłem te H1 i D1, przede wszystkim pewnie H1 będą nam wskakiwały, żeby też szukać tego dodatkowego potwierdzenia. No, jeśli chodzi o euro USD, na tą chwilę mamy gdzieś tam lokalnie wybijane 6,18. W przypadku UIKa zapowiadają się nowe szczyty, także te mierzenia zostaną pewnie zaraz też zaktualizowane z automatu. Na DAX-ie poczekamy, gdzieś tam DAX uderzył w strefę 61,8 tego lokalnego, bo te czerwone to są prospadkowe mierzenia, także tutaj nas nie dotyczą. GBP USD, tutaj liczyłem jeszcze na minimalne podbicie i wejście w strefę podażową, żeby pozycję krótką zająć. Trochę cena nam niestety uciekła. Nawet miałem tutaj pozycję na zamknięciu tej M5, natomiast tutaj przed wejściem na żywo na jakimś tam minimalnym plusie to zamknąłem, bo myślałem, że będzie jeszcze jedno podbicie i chciałem to łapać. Natomiast no, widzimy na tą chwilę, ta M5 po otwarciu rynków kasowych jest już zdecydowanie w tym kierunku prospadkowym. Zobaczymy, co dalej będzie. Natomiast to jest przykład, może rzucę to nawet na duży wykres, przykład układów, jakich tutaj bym oczekiwał. Czyli zobaczcie, podstawowe mierzenie to na interwale, które obserwujemy. Mieliśmy 50, mieliśmy 61,8. Tutaj zawsze nam to narzędzie taką fajną strefę wskazuje, taki obszar techniczny zainteresowania, który powinien być obszarem zainteresowania. No i mamy 38,2% zmierzenia szerszego, czyli niemal tutaj po połowie to 3,82 występowało, więc ciekawy schemat, przede wszystkim właśnie takie układy będę chciał tutaj celować. No na razie troszkę cena uciekła, ale to nie znaczy, że tej podbitki jeszcze nie będzie. Zobaczymy, jakie to będą na pewno inne okazje. Na złocie wybiliśmy 6,18, to lokalne, także na razie tutaj musimy sobie trochę poczekać na rynku złota. W przypadku eurofunta wygląda to dobrze, bo mamy odwrotną sytuację jak na kablu, czyli GBP USD. Tutaj popytowa strefa 50 i 61,8 i 50 z szerokiego tutaj swingu wzrostowego, tak? Czyli to, co też sobie celujemy, chociaż trochę nam jeszcze brakuje. Jakbyśmy sobie te pipsy pomierzyli tutaj, no to tak około 10 minimalnie może więcej, 11, nawet 12 pipsów od bieżącego kursu potrzebujemy zrobić ruchu spadkowego, żeby w te rejony się techniczne udać, jeżeli chodzi o kurs eurofunta. Tutaj będę chciał też trochę żonglować, jeżeli chodzi o okienka. Na razie mamy taki zestaw, ale na pewno w przypadku gdzieś tam, gdzie pewne wykresy nam się w cudzysłowie tak rozjadą, że te okazje się oddalą,
to będziemy sobie tutaj na pewno przeskakiwać też na inne instrumenty. Witam, witam kolejne osoby. Fajnie, frekwencja widzę rośnie. Nie byłem 2 minutki na czat, nie spojrzałem. To mamy praktycznie podwojoną ilość osób. Super. Bardzo fajnie, że jesteście w podobnej frekwencji jak tydzień temu, a być może przebijemy to nawet. Także widzę, że te środowe live tutaj jak najbardziej wpisują Wam się w grafik. Tym bardziej też zauważyłem, że właśnie wrzesień i ten okres trochę już powoli jesienny stwarza takie okoliczności, że bardziej przy tym komputerze trochę też spędzamy czasu, więc z automatu jest Was tutaj po prostu więcej niż w tym okresie wakacyjnym. Jasna sprawa. Co dalej? Może podrzucę Wam link teraz do ewentualnej narzędziówki, z której możecie sobie ewentualnie takie narzędzia typu Fibo Manager pobrać. Tam macie też opis, ewentualnie jak sobie to na platformę zainstalować, przenieść do plików, żeby to funkcjonowało jak powinno. Pokażę też jeszcze w międzyczasie Harvesta, czyli narzędzie bardziej do zarządzania pozycją, do otwierania pozycji, do wszelkich takich obliczeń automatycznych, które wspomagają nam ten handel. Zaraz też będę pokazywał na jakimś jednym większym wykresie, to sobie dodamy. No i oczywiście też z tej strony, którą Wam podrzuciłem, możecie sobie tego typu narzędzia pobrać, potestować. Także zachęcam, tak? Myślę, że fajnie, fajnie, że takie narzędzia powstają. Kiedyś tego nie było, trzeba było to wszystko liczyć dosyć na bieżąco. A teraz mamy coś takiego, że wrzucimy na platformę wiele, wiele informacji, jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć w sekundę tak naprawdę. Dobra, jeszcze jedna sprawa, taka powiedzmy trochę techniczna. Ja tutaj teraz na wykresy też zerkam, jeżeli coś ciekawego zacznie się dziać, na pewno od razu tą uwagę sobie przekierujemy. Link jeszcze do Telegrama, do kontaktu z Tomaszem z Orbexu, polski support. Także kwestie techniczne, również o tą narzędziówkę możecie podpytać, jeżeli jakieś problemy będą, czy założenie rachunku, wpłata, wypłata, czy to kontrolne, czy demonstracyjne. Pewno wszelkie informacje tutaj Wam Tomek udzieli. Tutaj na tym Telegramie, na tym linku, na ten link możecie klikać i skontaktować się z nim. To jeśli chodzi o, tutaj też Robert zapytał, czy MT4 czy piątka, zarówno na jednej, jak i na drugiej platformie będzie to działało. Zaraz sobie tutaj też coś spróbujemy pozmieniać, jak chodzi o okienka. Tak się przyglądam. Na Edku wybicie, także na razie nic. Szkoda tego kabla, trochę nam odjechało. Zobaczymy, co będzie dalej. Złoto też idzie na nowe lokalne minima. No przede wszystkim kabel i euro. Funt teraz najbardziej w kręgu moich zainteresowań, mimo wszystko też kabel, bo też to zrzucenie obecnie nie jest tak duże, żeby tutaj dyskwalifikowało jeszcze ten schemat. Oczywiście, jeśli będą nowe minima, to też tutaj mam na myśli ten układ na GBP USD, jeśli nowe minima się pojawią, no to oczywiście sytuacja tutaj będzie wymagała nowego scenariusza, to będziemy czekali, jak te mierzenia nam nowe skoczą.
Jeśli chodzi o te narzędzia, Jerzy, pytasz o ich użyteczność na platformach. Myślę, że najlepiej skontaktuj się też właśnie z Tomkiem, ale narzędzia przygotowane są jakby we współpracy z brokerem Orbex, więc raczej są one podporządkowane, przystosowane, skonfigurowane tak, żeby na tych platformach właśnie działały, ale spróbuj też skontaktować się w 100% potwierdzić tę informację. Tak, tutaj lekko gdzieś przez te elementy marketingowe, cena gdzieś tam spadająca na maksa w dół, lekko nam to ta plansza zakrywa, ale to akurat dla mnie to żaden problem, bo jeżeli ta sytuacja się rozgrywa najciekawsze, to mamy to bardziej wewnątrz i jesteśmy w stanie to dokładnie śledzić. No, chyba drobna zwiecha była tutaj u mnie internetu, więc przez chwilę mogło mnie gdzieś tam odrobinę wyciąć, ale chyba już jest w porządku. A kabel nie zapowiada się na ruch powrotny na razie. Raczej idziemy na nowe lokalne dołki, tak samo jak na złocie. Myślę, że tych pozycji teraz będzie trochę może mniej, będziemy przeskakiwać po okienkach. Natomiast jak byliśmy na M1, to wiadomo, że trochę więcej może się działo, ale chciałem tak bardziej w spokoju tą narzędziówkę wam zaprezentować i właśnie się odnaleźć na tych interwałach 5-minutowych, gdzie ta pozycja może być tutaj zdecydowanie dłużej poprowadzona.
Mam teraz takich wykresów, takich układów, gdzie właśnie jesteśmy w stanie połączyć mierzenie z interwału jednogodzinowego ze strefą na tym interwale 5-minutowym. Tak przeskakuję sobie okienka. Oczywiście ta sytuacja nie powtarza się co chwilę, więc nie tak łatwo nawet znaleźć taki układ. Obecnie mamy dwa, ale jeszcze no, dosyć daleko do pełnego zaksięgowania jednego i drugiego, to co mówiłem Wam wcześniej. Teraz widzimy spory ruch na USDJPY. Realnie w sumie możemy sobie nawet i na dużym wykresie to przeglądać w ten sposób. No, tu mamy tego eurofunta, to wcześniej już Wam pokazywałem, czyli podwójne mierzenie. Euro ANZD w miarę to wygląda też. Warto tego przypilnować. Powiedzmy, że możemy sobie na razie zmienić to tutaj wrzucimy do obserwacji. GBP/CHF również. Mamy tego kabla, mamy GBP/JPY, też tak naprawdę w tej strefie, gdzie się rynek już pojawił się, taki może nie czysty, ale w układ podwójnego szczytu. W przypadku GBP/CHF-a podobny schemat, także te pary z funtem, duża korelacja i też te układy. Na trzech, tak naprawdę czterech wykresach czekamy na te układy właśnie z funtem. Euro NZD tutaj może to się w punkt nie wpisuje w ten obszar, jeżeli chodzi o mierzenie 38,2, ale interesuje mnie ta obecna świeca 5-minutowa, która się buduje. Czy jakieś pytania może macie na tą chwilę? Czy jakieś pytania, czy może chwalcie się też, co u Was na wykresach słychać, co macie otwarte, na co się szykujecie, żeby trochę gdzieś tą Waszą aktywność wzbudzić na czacie. Ja sobie zerkam, więc na pewno się odniosę do wszystkiego. Także też zachęcam do aktywności.
Słychać mnie, tak? Bo widzę, że nikt nic nie pisze. Co tam macie na wykresach pootwierane? Na co się szykujecie? Dajcie znać. Mam nadzieję, że mnie słychać i po prostu nikt nie napisał, a nie jest odwrotnie. Zachęcam tutaj do aktywności na czacie. Słychać, widać. Dobra, co dalej z DAX-em? Obserwuję EURUSD, pisze Marzena. Cześć, cześć, witam jeszcze kolejne osoby. Śledzimy wykresy, szukamy okazji, jasne. No może indeksy zaraz też sobie popatrzymy. Co na tą chwilę mnie interesuje, to EURO NZD teraz chciałem przypilnować też. Zobaczcie, że ta M5 obecna z dosyć sporą reakcją i w okolicy 38,2 właśnie jest ten wierzchołek. To stwarza spore takie prawdopodobieństwo ruchu spadkowego. Zobaczymy na zamknięciu świecy. Oczywiście, jak jesteście po raz kolejny, to na pewno zauważyliście, że te pozycje tutaj otwieram tylko i wyłącznie na zamknięciach świecy. Czy to było wcześniej na interwale M1, czy to teraz na M5. Jakby tak do tego podchodzę, jeżeli chodzi o zarządzanie pozycją i samo jej otwarcie. Próbujemy tutaj shorta. Przy stopie chciałem nad 38,2 ustawić. Należy tutaj uwzględnić sobie na pewno też spread, czyli około 11 pipsów mamy tego stop lossa na wykresie euro NZD. Może w punkt ta strefa nie złączyła się z 38,2, ale dla mnie to zaakceptowanie ten układ. Nie zawsze to tak będzie idealnie, na przykład jak na kablu, na eurofuncie, ale to z tego, że jest idealnie, jak cena tam po prostu nie doszła, nie? Także nie mamy realizacji, więc za chwilę mogą być te układy już nieaktualne, więc nie ma co wspominać, że były to fajnie w punkt wyrysowane. No zaraz prześledzimy też, zobaczymy z powrotem DAX-a, gdzie mamy DAX-a. Co możemy sobie usunąć kosztem DAX-a obecnie? No EURUSD nie wygląda jakoś super apetycznie na tą chwilę, więc możemy zrzucić tutaj DAX-a. No DAX na szczytach. Było też pytanie o Nasdaqa. No tutaj nie wpisuje się nic w te moje schematy. S&P. Na razie nic. Nie chcę też mącić i tutaj nie wiadomo, czego mam rozrysowywać.
tylko sugerować się właśnie tą fajną narzędziówką, która automatycznie mi te mierzenie wyznacza. Więc nie będę jakoś szeroko innych instrumentów omawiał, gdzieś tam tworzył analiz tutaj. W tym celu to chętnie zapraszam Was tutaj na naszą grupę telegramową, na bloga. Będziecie mogli sobie tego typu układy, schematy jakby śledzić. Może podrzucę też linka do naszego polskiego bloga, bo nie wiem, czy każdy już miał możliwość korzystać. Myślę, że to dobry moment. Tam tego typu układy na interwale N30, H1, H4. Codziennie pojawiają się minimum dwa artykuły z indeksami, ze złotem, z parami walutowymi. Z omówieniem dzisiaj było złoto. Już od rana, później też na pewno coś jeszcze wskoczy koło południa, więc można sobie do zakładek dodać linka i zawsze sobie kliknąć, sprawdzić, co tam akurat nowego się pojawiło. No, widać dużą walkę tutaj na Euro NZD o zamknięcie tej świecy 5-minutowej i był spory ruch w górę ściągnięty, teraz trochę też w dół ściągnięty. Wydaje się, że jednak na plus zamkniemy tą kolejną świecę M5 właśnie. No, zapas mamy spory do ewentualnego stop lossa. Tutaj jeszcze możemy trochę pohandlować w tej strefie. No, te pozycje potrzebują dużo więcej czasu na pewno, żeby się rozwinąć, niż to było na interwałach jednominutowych, więc w przeciągu tej godziny webinarowej też tych pozycji nie będzie tak dużo i pewnie spora część z nich będzie po prostu prowadzona już poza transmisją. Ale myślę, że w walorze edukacyjnym bardzo fajnie, że też te szersze interwały trochę obserwujemy, można trochę inaczej na te wykresy spojrzeć. Zaraz sobie zrobimy kolejny przegląd okienek. Stop, nawet patrząc na spread, możemy trochę posunąć, ale to już max, bo widzimy, że podchodzimy po 38,2. Także tutaj kluczowe momenty na euro NZD, żeby tą pozycję utrzymać. Zobaczymy, jak to się potoczy. Tutaj widać na wcześniejszych świecach też na pewno, że ta para walutowa lubi szarpać, bo bardzo duże takie cienie na formacjach świecowych, więc pomimo jakiegoś ruchu w jedną stronę dosyć mocnego w przeciągu jednej na przykład M5, to może być dużym prawdopodobieństwem też tak, że zamkniemy ją na zupełnie innym pułapie, mimo początkowego gdzieś tam wystrzału, jak tutaj można sobie zauważyć na wcześniejszych M5 właśnie. Ale no nie zawsze tak będzie na pewno. Dobra, przeskoczmy sobie jeszcze na przegląd okienek. Tutaj na euro USD na razie nic z tego, co mamy rozrysowane. No tu mamy GBP USD, to co czekamy. Nie mamy nowego dołka. Może się pojawi cena tutaj, ale no będzie wymagało to no sporo czasu jeszcze. NZD USD.
No ciekawie wygląda aut też. Na Euroaudzie jesteśmy w strefie, ale trochę brakuje tych schematów właśnie z połączonym mierzeniem, niestety, na tą chwilę. No tutaj Bartosz pytał o mierzenia te głębokie, wewnętrzne. Akurat tutaj nie posługuje się tym, ale można sobie bez problemu dodać też. Mogę na tym pomyśleć, tak, faktycznie może to być jakieś też rozwiązanie, żeby szukać na tych głębokich mierzeniach. Dzisiaj może już nie będę tutaj mącił, ale mogę sobie tutaj też przygotować na następny raz, żeby z tymi głębokimi współczynnikami wewnętrznymi łączyć te układy właśnie na szerszych interwałach czasowych. Czy mniej skuteczne, to bym nie powiedział i używam też. Akurat dzisiaj tutaj nie prezentujemy tego, ale tam często to przede wszystkim struktury harmoniczne nam są kształtowane, czy opierają się właśnie na tych głębokich mierzeniach wewnętrznych, więc wtedy też z nich korzystam. GBPJPY nam podchodzi w strefę, zobaczcie. Było pytanie o te tak zwane chmury czy strefy dla mnie. No tutaj nam narzędzie Fibo Manager automatycznie takie strefy na wykresy nanosi. To jest zakres między 50 a zazwyczaj 61,8, czy praktycznie zawsze tak jest to zaprogramowane, żeby to był zakres 50 i 61,8, taka strefa popytowa lub podażowa i szukamy teraz połączenia tego z mierzeniami na interwale jednogodzinowym, które tutaj tym pogrubionym kreską ciągłą są na wykresie widoczne i właśnie na wykresie GBPJPY w taką strefę się zbliżamy tutaj. Mamy 382 z godzinowego i 50 z godzinowego też.
Także to mierzenie zgodzinowego też dosyć lokalne akurat tutaj tak się wydaje. Tak, Field Manager, Kuba pyta, to jest link też do strony, gdzie możecie sobie tego typu narzędzie jak Field Manager pobrać, potestować i wiele też innych. Tam macie też instrukcje, jak to na platformie zainstalować, przenieść, żeby funkcjonowało tak, jak powinno. No, wchodzi ten funt jen powoli w strefę. Mamy też taki alert. Nie wiem, czy u Was ten alert głosowy jest słyszalny, natomiast zawsze też literka A się pojawia w strefie, jeżeli kurs wejdzie w dany obszar. No dokładnie, możecie śmiało tam pisać, kontaktować się na FXWare, jeśli chodzi o właśnie instalację, konfigurację tych narzędzi. Na pewno znajdziecie osoby, które służą pomocą. Możecie się powołać właśnie na Fibonacci Team School. No, mamy funt jena w strefie podażowej, mamy przetestowane 61,8. Oczywiście to nie jest gwarancja, że będziemy mieli możliwość zajęcia pozycji. To musi być wyhamowanie, to musi być potwierdzenie, to musi być sygnał prostackowy na formacji świecowej. Tak do tego podchodzę, więc to samo w sobie osiągnięcie danego pułapu, oczekiwanego pułapu, nie gwarantuje jeszcze sygnału dla mnie. Zobaczymy. TM5 i kolejna myślę, że będą tutaj decydujące dla wykresu funt jena.
No, pozostałe parę sfuntel może tutaj dołączą do tej tendencji. Podchodzi powoli kabel. No, GBP CHF też, ale jeszcze tutaj sporo nam brakuje. Ale myślę, że w ramach korelacji, jeżeli na przykład GBP USD czy GBP CHF podejdą w strefę, to właśnie ta okazja na GBP JPY nam tutaj mocno odjedzie, jeżeli funt będzie zyskiwał na tamtych rynkach, bo jesteśmy tutaj zdecydowanie już teraz wyżej. No zobaczmy tutaj kat CHF-a. Mamy połączenie strefy I60, 1,8, fajny schemat. I tak naprawdę w strefie zaczynamy się pojawiać z ceną. A jeszcze analizując GBP, JPY, zamknięcie z wyciągnięciem poniżej strefy, z takim dosyć długim górnym cieniem. No ale nie ma tutaj jeszcze mowy o jakiejkolwiek pozycji. Wydaje się, że zanegujemy tą strefę jednak. Na kablu podchodzimy, trochę jeszcze brakuje. Na pozostałych parach z funtem, no tutaj GBP CHF jeszcze dużo, eurofunt jeszcze dużo, a dodałem kat CHF-a, który zobaczcie wchodzi w tą strefę popytową. Mamy 50 i 61,8, ten zakres tego mierzenia na interwale 5-minutowym. No i mamy z H1 38,2 z szerokiego interwału. Także też fajny schemat. Z Harvesta korzystając, wyznaczę sobie taki poziom potencjalnego stopa, który będzie mi pokazywał
jaka będzie wartość w pipsach i w walucie tej depozytowej tego stop lossa względem bieżącej ceny, na której zająłbym pozycję. Trochę poniżej 60, jedynie 8,38,2, damy tutaj taki margines. Obecnie tutaj jest około 5 pipsów, no i kwota gdzieś tam w zależności od wielkości pozycji, jaką sobie tutaj ustawimy. Jak w ogóle to jest u Was, jeżeli chodzi o tą narzędziówkę? Czy to właśnie Fibo Manager, czy to wcześniej Auto Fibo, czy Harvest Pro? Czy korzystacie, korzystaliście, macie zamiar potestować? Jak to u Was jest właśnie z wykorzystaniem tego typu narzędzi? Możecie napisać też. Na pewno GBPJPY już odpada, zanegował nam strefę, zanegował nam układ, więc tutaj na pewno ten scenariusz, na który czekałem, tutaj dla mnie został anulowany w tym przypadku. Nawet wybijamy 61,8, to z interwału jednogodzinowego, bez większej reakcji, więc schemat na GBPJPY na pewno odpada. Na pozostałych parach z funtem jak najbardziej sytuacja jest otwarta. No i czyli oczywiście jeszcze CAD CHF tutaj. Oczywiście potencjalny stop loss tutaj widzę, ile będę ryzykował względem pułapu wejścia w pozycję dzięki tutaj temu narzędziu Harvest Pro. Tu klikacie sobie to na tym kolorze na stop lossie i macie automatycznie naniesiony ten poziom. Tą linię możecie sobie dowolnie przesuwać i manewrować, gdzie zakładacie potencjalnego właśnie stopa w przypadku odpalenia pozycji. Wiadomo, że tam wartość 6 pipsów, czy niecałych 6 pipsów, to jest tyczy się bieżącej ceny, a ja chcę wejść niżej, czyli w strefie, więc to potencjalne ryzyko będzie dużo, dużo mniejsze względem tego, co mi teraz pokazuje, bo ja na pewno nie odpalę pozycji tutaj, tylko chcę wejść nawet i jak się uda, to w strefie, a nawet jeśli nie, to chcę, żebyśmy jeszcze trochę pogłębili ten wcześniejszy dołek. Pewnie, że można ustawiać też wartości stopa. To zależy, kto co potrzebuje. Tutaj macie w tym drugim okienku dowolnie przed wejściem w pozycję, jak tutaj klikniecie kup, sprzedaj, tu wpisujecie wartość pozycji, tu wpisujecie TP, tu wpisujecie stop lossa. Jak klikacie, to automatycznie Wam to wskakuje na wykres. Tutaj może o tej funkcjonalności nie wspomniałem, ale jak najbardziej takie wartości można sobie tutaj wcześniej przed zajęciem pozycji dodać. Pomocna sprawa, bo jak jakiś szybki ruch pójdzie, to macie przy kliknięciu otwarcia pozycji, macie automatycznie w tej samej sekundzie naniesione te wartości, nie musicie potem manewrować tymi liniami stop lossa i take profitu. Natomiast to uważam też dla mnie jest bardzo pomocne, bo widzę moje potencjalne ryzyko też wcześniej, jeżeli nie chcę korzystać z tych automatycznych. Zależy od podejścia i też zależy od pomysłu na pozycję, bo czasami stosuję takie podejście, czasami to bardziej manualne.
Tak, to są narzędziówki, to da FXWare, możecie śmiało tam kontaktować się z nimi. Na pewno służą pomocą i co do jakichś zniżek, rabatów, to na pewno też kwestia dogadania właśnie. Możecie się też zdecydowanie powoływać tutaj na uczestnictwo w czy to w webinarach, czy to ze mną, czy z Łukaszem, czy po prostu korzystacie z naszych materiałów, analiz, to możecie się powoływać właśnie na Fibonacci Team School. Na pewno oferta będzie bardziej korzystna. W ogóle, czy jakieś jeszcze pytania? Może są to co do dzisiejszego spotkania. Za chwilę jeszcze podsumuję, czy tak naprawdę podsumuję wykresy, to co mamy ciekawego na wykresach i co będę dalej śledził w ciągu dnia. A do tej pory, co Was jeszcze interesuje, co powtórzyć, coś dopowiedzieć, jeśli chodzi o dzisiejszy live trading, bo tak naprawdę zbliżamy się tutaj do końca. Była pozycja na euro NZD, wybity szczyt, wybity stop loss. GBP USD nam uciekł. Czekamy na kolejne okazje. Także co chcielibyście sobie gdzieś tam dopytać jeszcze, to śmiało piszcie. Mam jeszcze chwilkę, także na pewno będę zerkał teraz na czat. Widzę, Bartosz podrzucił Wam też link do Telegrama Kuby z FXWare, także tutaj na pewno będzie służył też pomocą co do tej narzędziówki, konfiguracji, ewentualnej oferty. Więc można sobie taki kontakt skopiować, macie teraz na czacie. Jasna sprawa. Dobra, jeśli coś na czacie się pojawi, to na pewno się zaraz jeszcze odniosę. Ja już powoli podsumowuję to, co na wykresach. CAD/CHF, może będę powiększał, to będzie nawet i łatwiej oczywiściej. CAD/CHF szykuje się na pozycję długą, jeżeli będzie sygnał. Mam gdzieś tam poglądową linię co do ewentualnego stop lossa. No i obszar popytowy 50, 61,8 i 382 z szerokiego interwału. Ten obszar mnie interesuje do zajęcia pozycji. GBP USD. Również mamy schemat 382 plus 61,8 i powoli w ten obszar wchodzimy, więc będę czekał na podażowe formacje świecowe, które potwierdzą mi ten scenariusz spadkowy. Euro NZD, tutaj nowe szczyty na euro NZD, na tą chwilę nic. Podobnie na GBPJPY, tutaj ta cena nam też uciekła, strefa wybita, nie było jakichkolwiek sygnałów pośrednich. GBPCHF również wchodzimy w ten obszar, powoli zbliżamy się może do tego obszaru ze strefą oporu, jest 50 i jest oczywiście ta strefa lokalna 50 plus 61,8, wewnątrz 50, niemal po środku. Fajny, silny, techniczny obszar oporu. No i na eurofuncie, tak? To, co od początku mamy na wykresie naniesione, potrzebujemy tylko ruchu spadkowego. Widzimy, że w przeciągu 5 minut takie wielkości na eurofuncie są generowane czasami, więc po prostu zabrakło nam teraz tej zmienności, żeby się w ten obszar tutaj udać. Tak jest nacechowane to mocno popytowo po tym dużym ruchu, więc pewnie będzie potrzeba czasu, ale na pewno w kręgu zainteresowań ten obszar i to są wyceny w okolicy 0,8633, 0,8638, około 5 pipsów. Tutaj mamy tą strefę popytową właśnie na eurofuncie. Tak to, jeżeli chodzi o te wykresy, które mamy, tak to wygląda obecnie. Do takich układów tutaj się szykuje, przygotowuje. Przechodząc na takie okienka, no tak, faktycznie mamy cztery wykresy, które będę w najbliższych
minutach, godzinach mocniej obserwował, wynikające właśnie z obecnej sytuacji. Może funt jen już mniej, ale te trzy przede wszystkim. No dobra, słuchajcie, będziemy sobie kończyli. Plan wrześniowy, mamy jeszcze jeden webinar 27, również sesja europejska, również godzina 9. Ja może zaraz gdzieś tam po tym webinarze dzisiejszym, po zakończeniu, wyślę zaproszenie już powoli z linkiem na kolejny i oczywiście gdzieś tam na początku nowego tygodnia również ponownie do Was takiego linka, żebyście mieli taką przypominajkę. No dobra, kończymy sobie. Dziękuję Wam za obecność. Fajny feedback też widzę tutaj w komentarzach, także dzięki bardzo. Słyszymy się, jeżeli chodzi o live tradingi, za tydzień w środę o godzinie 9, ostatni live trading wrześniowy, sesja europejska. Także do następnego razu i powodzenia dzisiaj w handlu, czy powodzenia do kolejnej środy tak naprawdę.